Dobry, witam Państwa. Dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej jest mi bardzo miło, że mogę poinformować. 17 lutego w Lublinie podpisaliśmy porozumienie mówiące o dofinansowaniu naszej szkoły środkami unijnymi. Wartość projektu wynosi 997 445 zł i 5 groszy. Jest to projekt, który będziemy realizować na kształcenie zawodowe, czyli będzie dotyczyło zarówno dofinansowania do kształcenia uczniów naszej szkoły, jak i pracowników, głównie nauczycieli naszej szkoły. Z tej kwoty, którą wymieniłem, Unia Europejska finansuje nam 85%, natomiast wkład własny naszej szkoły to jest dokładnie kwota 149 616 zł, co stanowi 15%. Projekt, o którym wspomniał Pan Dyrektor, nosi nazwę Potęgowanie kompetencji. Właśnie zabieramy się do jego merytorycznej realizacji. Głównym celem tego projektu jest po prostu wyższa zdolność uczniów naszej szkoły na rynku pracy, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jeżeli chodzi o grupę docelową, mamy 60 uczniów, którzy będą zaangażowani w projekt oraz 3 nauczycieli zawodu. Jeżeli chodzi o uczniów, są to uczniowie z technikum w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zadania, jakie będziemy realizować w projekcie, to między innymi doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. To są zajęcia laboratoryjne w uczelniach wyższych, z którymi szkoła współpracuje. To jest także aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych. To są również zajęcia specjalistyczne dla uczniów, a także zdobywanie uprawnień przez uczniów poprzez różnego rodzaju szkolenia oraz staże zawodowe u pracodawców dla grupy 21 uczniów. Myślę, że atutem tego projektu jest pewna innowacyjność, jeżeli chodzi o zakupy wyposażenia do naszych pracowni zawodowych, a mianowicie dron z oprogramowaniem do rolnictwa precyzyjnego, który będzie zbierał dane z naszego gospodarstwa, z 40-hektarowego właśnie gospodarstwa rolnego. I z tych danych pozyskanych właśnie przez drona nauczyciele i uczniowie będą korzystać na zajęciach praktycznych, też do planowania pewnych działań związanych z uprawą. Planujemy także zakup drukarki 3D z oprogramowaniami, oczywiście z całym wyposażeniem. Uczniowie będą się też uczyć korzystać z tej drukarki. No i będziemy też wykorzystywać ją później do przygotowywania chociażby pomocy dydaktycznych. No i oczywiście też do mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zakupimy rozsiewacz wapna, który jest w tej chwili w szkole również niezbędny. Warto dodać, że wszystkie wymienione tutaj działania będziemy realizowali w latach 2020-2021. Jest to zresztą kolejny projekt, który realizujemy w ramach kształcenia zawodowego. Środki, które uzyskaliśmy na wcześniejsze nasze działania oraz na to podpisane w tej chwili w ramach porozumienia, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. I warto jeszcze dodać, że w perspektywie mamy kolejny projekt, który przygotowaliśmy, złożyliśmy odnośne dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego i oczekujemy na rozstrzygnięcie w najbliższych miesiącach. I ten kolejny projekt będzie opiewał na kwotę 844 645 zł, będzie finansowany tak samo jak ten, o którym mówiliśmy, czyli 85% to jest wkład środków Unii Europejskiej, 15% wkład własny. Ten wkład własny wyniesie 126 tysięcy, na które oczywiście jesteśmy gotowi i realizacja tego kolejnego projektu jest przewidziana na lata 2021-2023. Będzie to kontynuacja naszych wcześniejszych działań, która ma zmierzać do tego, żeby wyposażać naszą szkołę w coraz nowocześniejsze środki dydaktyczne, żeby dawać narzędzia naszym uczniom i nauczycielom, aby kształcili się na wysokim poziomie.
po prostu kontynuujemy i cały czas pamiętamy o tym, że chcemy być atrakcyjni nie tylko dla naszych uczniów, którzy są już uczniami szkoły, ale dla potencjalnych nowych uczniów. Stąd na przykład ten nowy projekt, na który złożyliśmy dokumenty, uwzględni też wyposażenie pracowni zawodu, który zaproponowaliśmy od niedawna i przyjęliśmy uczniów do kształcenia. Myślę tutaj o weterynarii. Jest to nowy kierunek, który jest w naszej szkole i który, mam nadzieję, będzie się między innymi dzięki takim projektom rozwijał bardzo, bardzo szybko.